Sudoku to trening logicznego myślenia. Polega na wypełnieniu diagramu 9 na 9, gdzie należy wpisać 9 cyfr, tak żeby się nie powtarzały. No, sprawa nie jest łatwa. Dzieci miały do wykonania, do wypełnienia 4 diagramy, w tym jeden diagram łatwy, jeden średni i dwa trudne. Pomysł w zasadzie zrodził się od ucznia, który przyniósł mi kiedyś książkę z łamigłówkami i stwierdził, że uwielbia rozwiązywać sudoku i to zainspirowało mnie do tego, żeby zrobić szkolny konkurs. I również od dzieci wypłynęło to, że fajnie by było konkurować z uczniami z naszej gminy. Nauczyciele oraz dyrektorzy ze szkół z Jaworznej Śląskiej i z Pastuchowa bardzo chętnie wyraziły zgodę na udział w tymże konkursie. W konkursie wzięły udział 3 szkoły. Po zmaganiach przyszedł czas na kabaret. Tuż po przedstawieniu burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz wręczył nagrody zwycięzcom. Pierwsze miejsce Dominika Więcława. Jest napisane Dominika, ale ten, ale Dominika się Dominika. Był to pierwszy taki konkurs w gminie. Rywalizacja była zacięta, a dogrywki były aż 2.